Cześć. Dzisiaj też jesteśmy w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Dzimel Toro w Sosnowcu. Chcesz zapoznać się z ofertą? Wejdź na www.dzimeltoro.pl. A dzisiaj 3 najlepsze ćwiczenia na siłowni i na lepszy skok startowy. Gotowi? No to łapa w górę i lecimy z tematem. W pozycji stojącej stopy ustawiamy wąsko obok siebie, a ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia. Plecy proste. Nogi minimalnie ugięte w kolanach. Jedna lekko uniesiona. Utrzymując prawidłową pozycję ciała, wykonujemy wdech, następnie wysuwając biodra w tył, pochylamy ciało do przodu i unosimy jedną nogę. Kontynuujemy ruch do momentu wyczucia rozciągania w okolicach mięśni dwóch. W pozycji wyjściowej, prostując tułów i wykonując wydech. Wykonujemy wyznaczoną liczbę powtórzeń, po czym powtarzamy ćwiczenie na drugą nogę. Wybierając pozycję startową, podobną do tej na słupku, wykonujemy dynamiczny wyskok w górę. Jeśli mamy taką możliwość, to na komendę startową. Pomimo skoku z jednej nogi dominującej, ćwiczenie wykonujemy na obie strony. Wykonujemy wykrok podobny do pozycji startowej na słupku. Pomiędzy nogami znajduje się sztanga. Podnosimy sztangę na wysokości około 30-40 cm i staramy się utrzymać ją w bezruchu przez 30 sekund. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.